protest we wrocławskiej firmie oczyszczającej miasto. Dzisiaj rano na ulicę nie wyjechały śmieciarki. Michał Adamski, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Nie ma takiej opcji. I co ja mam teraz, to do lasu wyrzucić, czy spalić, czy... Nie przyjęli tego. Firma Saniko, co zauważamy już od dłuższego czasu, jest źle zarządzana. Po kilku godzinach rozmów protest się zakończył. Szczegóły za chwilę. A co jeszcze dzisiaj w zbliżeniach? Jaka przyszłość regionu? Każdy obszar ma swój potencjał. Trwają prace nad strategią województwa. Nie ma nic gorszego, jak przygotowywać papierowe dokumenty, które nie mają odzwierciedlenia w oczekiwaniach. Nabiera tempa walka ze skażeniem ziemi w bydgoskim Łęgnowie. Ta woda będzie monitorowana pod kątem skażeń, będzie oczyszczana. Instalacja będzie działała nieprzerwanie do 2023 roku. Policja szuka osoby, która zastrzeliła psa. Słyszę szały i pies padł. Prosimy świadków o zgłaszanie się na komisariat w Bukowcu. Rozpoczęły się prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030. Ten dokument będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa na lata 2021-2027. O kształcie strategii dyskutowano w Toruniu. Jest to bardzo ważny dzień. Zarząd województwa, parlamentarzyści, naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele świata biznesu w jednym miejscu i w jednej sprawie – przyszłość województwa. Każdy obszar ma swój potencjał. Każda gmina ma swoje zasoby. Tak jak my mamy węzeł autostradowy, wokół którego budujemy przyszłość gminy, chcemy pozyskiwać inwestorów, chcemy zapraszać mieszkańców do osiedlania się. Samorządowcy mówią o szansach rozwoju, ale i o potrzebach. Żeby samorządy gminne i powiatowe przedstawiały swoje zapotrzebowania, swoje możliwości też finansowe, bo chodzi tutaj o udział własny, żeby w tej perspektywie dokończyć infrastrukturę drogową. To my. Kujawsko-Pomorskie. Swoistą mapą drogową ma być właśnie przygotowywana strategia. Podstawowa sprawa to jest rozwój ekonomiczny i województwo kujawsko-pomorskie zamyka dystans rozwojowy vis-a-vis bogatsze kraje i regiony Unii Europejskiej i ten proces musi być kontynuowany. Hasło przewodnie dokumentu to przyspieszenie rozwoju. Strategia ma zawierać diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, a także wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazania źródeł ich finansowania. Poprzednia strategia była tworzona przy założeniu przeciwdziałania bezrobociu. Ta strategia musi uwzględniać kwestie pozyskiwania rąk do pracy dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Mamy wyzwania także ekologiczne, szereg innych wyzwań. Prace nad strategią zostaną podzielone na trzy etapy. Etap diagnozy, dalej formułowania ustaleń i ostatni to etap uzgodnień. Jak podkreśla marszałek województwa, na każdym ze szczebli przygotowywania dokumentu istotny będzie udział samych mieszkańców, ich zdanie i pomysły. Nie ma nic gorszego, jak przygotowywać papierowe dokumenty, które nie mają odzwierciedlenia w oczekiwaniach dwóch stron. Równie istotna, co podkreślał marszałek, będzie współpraca ze stroną unijną, jak i rządową. Wagę takiej współpracy na tym szczeblu podkreśla także sejmikowa opozycja. Nie da się realizować polityki rozwoju regionalnego bez współpracy z rządem, bowiem zadania, które realizuje rząd na naszym terenie, one są spójne z zadaniami, które realizuje samorząd województwa i bardzo liczę na taką dobrą współpracę. Strategia ma być gotowa w połowie maja. Następnie dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. O jego przyjęciu mają zadecydować radni podczas wrześniowej sesji sejmiku. Toruń, Aleksandra Ciekot. Zakończył się pierwszy etap budowy instalacji, która ma zatrzymać rozprzestrzenianie się skażeń na terenach po dawnych zakładach chemicznych Zachem w Bydgoszczy. Specjalne studnie i piezometry przeszły odbiory techniczne. To dzięki nim specjaliści chcą poznać m.in. kierunek przemieszczania się zanieczyszczeń. Inwestycje prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Na tak zwaną remediację przeznaczono 100 milionów złotych z funduszy europejskich. Cała instalacja ma zacząć działać w tym roku, a najbardziej czekają na to mieszkańcy Łęgnowa.
Jak wyglądają gałązki, już się wszystko budzi. Dodatnie temperatury spowodowały, że przyroda budzi się do życia zbyt wcześnie. Józef Piguła z Łęgnowa ma w ogrodzie drzewa owocowe. Na wiosnę pojawią się warzywa w gruncie. Stara się żyć normalnie, choć ma świadomość skali zanieczyszczeń, jakie objęły te tereny. Także na jego działce prowadzone były badania gruntu i wody. Podlewać trawniki oczywiście. Drzewa tam iglaste i tak dalej mogę to podlewać. No nie, do warzyw nie. Do warzywa podlewamy wodą z kranu. Ostatnio prowadzone badania potwierdziły skażenie terenu m.in. fenolem. To związek toksyczny, który może powodować wady genetyczne. Dlatego tak ważne jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Będzie temu służyć instalacja remediacyjna. Zakończono pierwszy etap jej budowy. To 16 otworów monitorujących skażenie, tak zwane piezometry oraz 7 studni pompujących wodę. Do strony bliżej Wisły mamy zaprojektowane studnie, które będą pobierały wodę. I ta woda będzie monitorowana pod kątem skażeń. Będzie oczyszczana i będzie wprowadzana z powrotem bliżej składowiska odpadów na Zachemie. Kilka razy w roku dzięki takim piezometrom o głębokości dochodzącej do 20 metrów w głąb ziemi będą pobierane próbki wody do określenia jej składu chemicznego. Uzupełnieniem całego systemu będzie montaż mobilnych oczyszczalni. Dopiero wtedy instalacja zostanie uruchomiona. Ma to nastąpić w drugim półroczu. Instalacja będzie działała nieprzerwanie do 2023 roku, ale to piezometry będą obserwować skuteczność działalności tej instalacji. Jeśli zanieczyszczenia nie zostaną skutecznie zatrzymane, to w tym momencie jeszcze przedłużymy 5 lat. Początek zanieczyszczeń to lata 40., kiedy funkcjonowała tu wytwórnia materiałów wybuchowych III Rzeszy. Potem ścieki poprodukcyjne spływały tu na skutek działalności Zachemu. Jeszcze do 2013 roku Zachem był jednym z największych producentów chemii organicznej w Polsce. To lata zaniedbań na terenie ponad 2,5 tysiąca hektarów. Kilkadziesiąt lat zrzutu ścieków spowodowały sytuację, jaka jest. Da się to oczyścić? Na pewno tych parę studni tego nie zrobi. To trzeba pokoleń po prostu. Przyroda sama sobie z tym poradzi, jeżeli są zanieczyszczenia organiczne, czyli bakterie będą to rozkładać, nie wiem jak z metalami ciężkimi. Ale to już jest kwestia pokoleń. Przyrodzie można jednak pomóc, stąd budowa instalacji, która ma oczyścić teren około 30 hektarów. Postępom prac przyglądają się mieszkańcy. My liczymy bardzo na to, że jak najszybciej zostanie tutaj zatrzymana ta fala zanieczyszczeń i będziemy troszeczkę spokojniejsi, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Unijne dofinansowanie na budowę instalacji pozyskała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko we Włocławku wstrzymali dzisiaj rano na kilka godzin pracę. Chcieli w ten sposób upomnieć się o wypłatę premii kwartalnej. Po kilku godzinach protest został przerwany. Pracownicy protestowali. Śmieciarki nie wyjechały z bazy. Przez kilka godzin trwał paraliż firmy Saniko. Problemy spółki odczuli też mieszkańcy ościennych gmin, które obsługuje przedsiębiorstwo. Akurat mam wolne, chciałem przywieźć prosto do nich. Nie ma takiej opcji. I co ja mam teraz, to do lasu wyrzucić, czy spalić, czy... Nie przyjęli tego. A nie dali żadnej alternatywy też? Nie. Jeszcze było wielkie oburzenie. Protest był spowodowany brakiem premii za czwarty kwartał 2019 roku. Zdaniem radnego PiS Janusza Dębczyńskiego firma już od dłuższego czasu jest niewłaściwie zarządzana. Uważamy, że mają słuszną rację. Ja też zadeklarowałem, że my jako Solidarność w przypadku tego, bo ten protest był nielegalny, gdyby były szykany ze strony pracodawcy i ze strony tutaj władz Urzędu Miasta, to jako Solidarność zapewnimy pełną opiekę prawną. Stanowiska spółki mimo próśby nie udało nam się uzyskać. Zarząd wydał oświadczenie. Wynika z niego, że firma jest w trakcie wyjaśnień z pracownikami. W toku tych rozmów ustalono, że z uwagi na brak w zakładowym układzie zbiorowym dla pracowników zatrudnionych w PGK Saniko, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podstaw do wypłaty premii za czwarty kwartał 2019 roku, zarząd spółki przeanalizuje inne możliwości, które pozwolą zrekompensować pracownikom brak niewypłaconej premii. Głównym przedmiotem działalności spółki jest wywożenie nieczystości stałych z gospodarstw domowych. 100% udziałów w spółce ma miasto. Przedstawiciele ratusza nie chcieli zabierać głosu, uznając, że to wewnętrzne sprawy spółki.
A teraz kolejne ustalenia w sprawie rodzinnego dramatu. Małżeństwo ze wsi Szynych zginęło od ciosów nożem zadanych w okolice klatki piersiowej. Pierwsza zmarła kobieta, potem jej mąż. Wyniki sekcji zwłok potwierdzają wstępne ustalenia prokuratury, że doszło do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego. Mężczyzna miał najpierw zabić żonę, a potem odebrać sobie życie. U każdej z ofiar lekarze stwierdzili rany kłute zadane nożem w okolice serca i aorty. Przyczyną śmierci było wykrwawienie. Kobieta zmarła pierwsza. Prokuratura będzie ustalała, czy została zamordowana w miejscu znalezienia ciała, czy wcześniej. 36-latka w dniu tragedii miała przyjechać do męża, by porozmawiać o sprawach związanych z rozstaniem. Wcześniej zawiadomiła policję, że mąż znęca się nad nią. Rodzina miała założoną niebieską kartę. Małżeństwo osierociło trójkę dzieci. Do zdarzenia doszło w sobotę, późnym wieczorem. Ciała znaleziono niecały kilometr od domu małżonków. Jedno w samochodzie, drugie poza nim. Okoliczności tragedii bada grudziącka prokuratura. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o wstrzymaniu działalności i zakazie użytkowania budynku hospicjum w Chojnicach, w którym w wyniku pożaru zmarły 4 osoby, a 24 wymagały hospitalizacji. Jedna z ofiar to mężczyzna z Sępólna Krajeńskiego. Decyzja zawiera nakaz kontroli i wykonania ekspertyzy, poinformował starosta chojnicki. Inspektor nakazał ponowne niezwłoczne przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji, urządzeń oraz przewodów kominowych. Pożar w hospicjum wybuchł 6 stycznia. Według ustaleń śledztwa jego prawdopodobną przyczyną było zaproszenie ognia w jednym z pomieszczeń przez pensjonariusza, który pali papierosa. Mężczyzna zginął w pożarze, kolejne 3 osoby zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. 24 osoby trafiły do szpitali w Chojnicach i Człuchowie, w tym 2 policjantów i 2 pracownice hospicjum. Oni wrócili już do domów. Z 20 pacjentów umieszczonych w szpitalach, jeden zmarł z powodu choroby, kolejnego rodzina zabrała do Torunia, a 8 ma zostać w ciągu najbliższych dni przeniesionych do zakładu w Jarcewie. I kolejne informacje. Policja szuka osoby, która zastrzeliła psa w Bukowcu. Jak twierdzi 70-letni mężczyzna, podczas spaceru podjechał do niego nieznany samochód, a kierowca strzelił do zwierzęcia. Sprawą zajęła się policja, która apeluje o zgłaszanie się świadków. Jak w każdą niedzielę po mszy, Stanisław Głośnicki spacerował ze swoim psem między polskimi łąkami a Bukowcem. Pieszek przede mną leciał i widziałem, że bus jedzie taki z napisami, a wiecie, ten pies samochód robi. Nie tak przy tej łące. I zagwizdałem na psa, pies usiadł i spojrzał, nie, akurat na tym, w kierunku tamtego, nie, ja tam do 5 metrów od niego, słyszę strzał i pies padł, nie. Jak doleciałem, najpierw psa ratować, co się stało i widzę, że nie, mówię, krwi nie widać i ten, a ten jak zobaczył, że ten, nie, jak mnie zobaczył, zaraz. Według mężczyzny strzał padł z białego busa z szaro-żółtymi elementami po bokach. Samochód odjechał w kierunku miejscowości Gawroniec. Na miejscu zostały przeprowadzone czynności z udziałem lekarza weterynarii, który stwierdził, że to rana postrzałowa była przyczyną śmierci owczarka niemieckiego. Kula przeszła na wylot. Broń jest na razie nieznana, policja prowadzi postępowanie. Jeżeli ktoś coś widział niepokojącego, co zwróciło na niego uwagę, szczególnie pojazd z koloru białego typu bus, około godziny 11, około południa w tym rejonie, to prosimy świadków o zgłaszanie się na komisariat w Bukowcu lub przez wykonanie telefonu do nas, do Komendy Powiatowej Policji w Świecie. Bukowiec, Edyta Starczewska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Trwają obchody powrotu Pomorza i części Kujaw do macierzy. Zimowa wyprawa z udziałem himalajstów z regionu. Styczeń to wyjątkowy miesiąc, między innymi dla Torunia, Grudziądza i Bydgoszczy. Miasta świętują 100. rocznicę powrotu do wolnej Polski. Z tej okazji młodzież z 4. Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy zorganizowała koncert i marsz pod pomnik 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, a my dotarliśmy do archiwalnych zdjęć i filmów z 1920 roku. To początek 1920 roku, zatrzymany w kadrach. Na starych fotografiach można dostrzec witryny sklepów jeszcze z niemieckimi napisami. Ale to dzień, w którym Bromberg znów stał się Bydgoszczą. Miasto na mapę odradzającej się Polski wróciło 20 stycznia 1920 roku. Polskie wojsko, orkiestra, tłumy ludzi, wspólna modlitwa i taniec na starym rynku. Zdjęcia oddają nastrój, jaki zapanował wtedy wśród mieszkańców, mimo że według statystyk żyło wtedy w mieście zaledwie około 20% Polaków. Polak podlegał pod obcą administrację w naszym tu regionach. Niemczyzna, język niemiecki.
służył w obcym wojsku, gdzie był też poddawany różnego rodzaju działaniom, prawda? To wszystko sprawiało, że trzeba było ogromnego wysiłku, by polskość mogła w tych trudnych warunkach istnieć, żeby zachować tożsamość. Tak zgermanizowane jak Bydgoszcz miasto, co podkreślają historycy, udało się nieprawdopodobnie szybko zrepolonizować, a międzywojnie stało się okresem rozwoju. To archiwalne nagranie, które dokumentuje piękne miasto z fontanną Potop, zwrócone ku rzece, nad którą mieszkańcy wypoczywają. Ale lata 20. i 30. to też postęp w innych sferach. Czym możemy się z tego okresu pochwalić? No na pewno wojskiem, które stacjonuje właśnie tutaj. Staje się tak swego rodzaju mekką dla wojska polskiego. Bydgoszcz. Zresztą widać to do dnia dzisiejszego. Zakłady przemysłowe, które bardzo mocno w tym czasie się rozwijają. Miasto samo, rozbudowa miasta. No to jest wszystko to, czym tak naprawdę możemy i powinniśmy się chwalić. I z czego powinniśmy się cieszyć, mówią uczniowie bydgoskiego liceum. W radosnym marszu przypominają, że 100 lat temu miasto odzyskało niepodległość. To jest jedna właściwie z nielicznych okazji, która rzeczywiście możemy celebrować, świętować radośnie, bo to jest rzeczywiście dzień, w którym powinniśmy się cieszyć. Młodzież złożyła kwiaty pod pomnikiem 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, który stacjonował w Bydgoszczy i przypomniała szlagiery niepodległej Polski. Okres dwudziestolecia międzywojennego jest niezwykłym okresem w naszej polskiej kulturze. Jest to czas, w którym pojawiło się bardzo wiele szlagierów. A w związku z tym, że Bydgoszcz w roku 1920 odzyskała niepodległość, postanowiliśmy przedstawić młodzieży te piękne przeboje. W regionie nie tylko Bydgoszcz, także inne miasta na wolność czekały dłużej niż reszta kraju. Choć Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku, to między innymi dla Grudziądza, Brodnicy, Torunia, Świecia i Wąbrzeźna styczeń 2020 roku jest okazją do świętowania okrągłego stulecia powrotu do macierzy. Z tej okazji miasta przygotowują wiele atrakcji. Najwięcej wydarzeń zaplanowano na weekend. Będą między innymi wystawy, konferencje, quizy i zabawa taneczna w stylu lat 20. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Dbam o miasto, tak nazywa się aplikacja, która ma pomóc mieszkańcom Torunia w kontakcie z miejskimi służbami. Umożliwia ona w łatwy sposób zgłaszanie różnych usterek, problemów i zagrożeń w mieście. Dziury w jezdni, dzikie wysypiska śmieci czy inne akty wandalizmu to przykłady problemów, które uprzykrzają życie mieszkańcom. Narzekają na przykład na chodniki, tak? Jak nieraz są takie po prostu dziurawe czy coś, nie? Ja na przykład kiedyś się przewróciłam i sobie rękę zwichnęłam, nie? No na przykład tutaj chodnik to jest bardzo, bardzo tak nierówny. Ja mieszkam tutaj w tym wieżowcu i tu jest jeden błąd. Obok cmentarza jest z lewa strony jest garaż i nie można wyjechać. Od teraz tego rodzaju usterki, awarie i problemy będzie można zgłosić za pomocą aplikacji mobilnej. Po założeniu konta w serwisie użytkownik dostaje maila potwierdzającego. Następnie wskazuje miejsce, gdzie występuje problem, wybiera kategorię, załącza krótki opis i zdjęcie. Kategoria jest rzeczą kluczową, dlatego że na podstawie kategorii przekazywane są informacje do poszczególnych komórek Urzędu Miasta Torunia. Zgłoszenia kierować można m.in. do Miejskiego Zarządu Dróg, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Biura Ogrodnika Miejskiego czy Straży Miejskiej. Nie wszystko to, co się dzieje niedobrego w mieście, jest możliwe do zauważenia przez służby miejskie. Dlatego zapraszamy mieszkańców, prosimy mieszkańców, żeby aktywnie poprzez ten portal włączyli się w zarządzanie miastem i wskazywali te nieprawidłowości, niedogodności, usterki, które codziennie powstają. Po zgłoszeniu problemu użytkownik powinien w ciągu 3 dni otrzymać informację o przyjęciu zawiadomienia. W trakcie kolejnych kilku dni ma on dostać informację, w jaki sposób awaria zostanie naprawiona. Miasto planuje także w przyszłości rozwój aplikacji. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz.
Polscy himalaiści wyruszyli na niezdobyty do tej pory zimą siedmiotysięcznik Baturasar w Karakorum. To kolejna wyprawa w ramach programu Polski Himalaizm Zimowy przed planowaną próbą zdobycia szczytu K2 zimą. W tej elitarnej grupie, która wylądowała dzisiaj w Islamabadzie, znalazł się mieszkaniec Grudziądza, himalaista Wojciech Flaczyński. Wiedzieliśmy, że już zejście będzie przy światłach czołówek, w zupełnych ciemnościach, także wtedy się myśli o takich najważniejszych rzeczach i o bezpieczeństwie, także jakaś taka radość czy przeżywanie tego, że było się na szczycie, to dopiero pojawia się parę dni później, jak już jesteśmy w bazie i żartujemy z kolegami i przyjmujemy gratulacje. Tak, o zdobyciu wierzchołka Nanda Devi East mówił grudziądzanin Wojciech Flaczyński. W czerwcu razem z Jarosławem Gawrysiakiem stanęli na szczycie góry liczącej 7434 metry nad poziomem morza. Pół roku po tym wyczynie czas na kolejne wyzwanie. Baturasar to siedmiotysięcznik położony w zachodnim Karakorum. Do tej pory nie zdobyty zimą. Dokonać tego chcą członkowie ekipy kierowanej przez Piotra Tomale. Zimą w górach wysokich ekstremalnie trudno jest zawsze. Jeżeli się na przykład załamuje pogoda i ograniczona jest bardzo widoczność, to widać tylko biel wokół i nic więcej, nie ma żadnych punktów odniesienia. I bardzo łatwo jest stracić orientację w terenie. Ekipa licząca 8 członków, niczym 8 wspaniałych, jest już w Islamabadzie. Po kilku dniach na organizację rozpoczną trekking do bazy. Będziemy tam zdani tylko na siebie, będziemy musieli sami założyć obozy, sami będziemy działać w bazie, będziemy niezależni, a przy K2 też to jest istotne, żeby właśnie poradzić sobie z takim logistycznym wyzwaniem, z przygotowaniem całej drogi. Także można powiedzieć, że tutaj element sportowy, element też trochę taki eksploracyjny, logistyczny. Jest to na pewno dobra przeprawa, dobry trening przed docelową wyprawą zimową na K2. Polscy himalaiści chcą stanąć na szczycie Baturasar pod koniec lutego. Każdy ma do zdobycia swój szczyt. O innych sportowych wyzwaniach teraz Hubert Malinowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do wznowienia rozgrywek Fortuna pierwszej ligi pozostało jeszcze ponad półtora miesiąca. Piąta drużyna rundy jesiennej, Olimpia Grudziądz, rozpoczęła jednak już przygotowania do drugiej części sezonu. Podopieczni Jacka Trzeciaka rozegrali także pierwszy z 8 zaplanowanych sparingów, w którym przegrali niestety z Górnikiem Konin. Do drużyny dołączył José Embaló, który poprzednią rundę spędził w Puszczy Niepołomice, dla której zdobył 6 bramek. Planowane są także kolejne wzmocnienia. Zarówno tutaj sztab szkoleniowy, jak i zarząd daliśmy sobie czas jak gdyby 2 tygodni na to, żeby jak gdyby tutaj to wszystko uporządkować i zarówno tydzień przed wyjazdem na obóz, jak i obóz chcemy już mieć tą kadrę jak gdyby całkowicie zamkniętą i wejść już tak w te treningi specjalistyczne. Ale w naszym serwisie dzisiaj będzie nie tylko o piłce z Grudziądza, ale także o hokeju z Torunia. Rozpoczął się mecz Energii Toruń z GKS-em Katowice. Niestety torunianie bardzo szybko w tym meczu, bo w drugiej i w 6 minucie stracili bramki i przegrywają w połowie pierwszej tercji 0-2. Zimowe sporty są na czasie, ale w pogodzie zimy nie widać. Dagmara Maranowska. Dzień dobry. Do naszego kraju napływają ciepłe i wilgotne masy powietrza, więc oznak zimy na razie nie widać. Towarzyszy nam bardziej jesienna, a nawet czasami wiosenna aura. Pogodę między innymi kształtuje układ geograficzny i dawniej wierzono, że to, co zaobserwujemy wieczorem na niebie, zwiastuje, co przyniesie kolejny dzień. I tak barwa jasno-różowa zwiastuje, że następny dzień będzie pogodny i bezdeszczowy. Z kolei barwa ciemno-czerwona na niebie oznacza, że w powietrzu jest dużo wilgoci, więc prawdopodobnie następnego dnia mogą wystąpić opady deszczu. My obecnie mamy bardziej nowoczesne technologie sprawdzania pogody, z których wiemy, że dziś wieczorem na niebie przeważać będą chmury z niewielkimi przejaśnieniami. O poranku na termometrach od 4 do 5 stopni. Jutro w regionie również sporo chmur z przejaśnieniami, a na termometrach nawet 9 stopni powyżej zera. O szczegółach opowiem już za chwilę. Zapraszam. To była Dagmara Moranowska. Nieco później, o godzinie 19, na naszej antenie kolejny odcinek filmowego cyklu Małe miejscowości, wielcy ludzie. Autorka Urszula Guźlecka prezentuje w nim wybitne postaci, które urodziły się lub mieszkały w regionie. Bohaterami dzisiejszego odcinka są bracia Śniadeccy ze Żnina. Jan i Jędrzej Śniadeccy ze Żnina należeli do najwybitniejszych uczonych epoki oświecenia. Jan – matematyk i astronom, Jędrzej – chemik i lekarz. Słynni bracia żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, wszechstronnie wykształceni na europejskich uczelniach, dbali o poziom nauczania polskiej młodzieży. Co po sobie pozostawili?
jakie są ich ślady w rodzinnym Żninie. Małe miejscowości, wielcy ludzie. Wtorek, godzina 19. Polecamy Państwu ten program, podobnie jak informacje z regionu, które są dostępne w portalu TVP3 Bydgoszcz pod adresem www.bydgoszcz.tvp.pl. Tam wszystko, co dzieje się w regionie. Polecam Państwu informacje w sieci, a także wieczorne wydanie zbliżeń, które o 21.30. Teraz to już wszystko. Do zobaczenia.